Dzień dobry Państwu, witam się z Wami 23? 3 chyba, 23 lipca 2023. Mamy niedzielę i to jest nasz dzień wyjazdu, jak pewnie wiecie, bo już wiele filmów na ten temat i wokół tego wyjazdu powstało. Ja właśnie mam w ręku niedopitą kawę i będę ją sobie dopijać u góry, bo już mnie czas goni raczej. Muszę się uczesać, pomalować, chyba się przebiorę jednak na tą drogę, bo nie będzie mi tak zbyt wygodnie. Że komfortowo, no trochę wydaje mi się, że no to bardziej strój do ćwiczenia chyba niż do jeżdżenia i do wyglądania. Może tak. Tutaj Wadziuś do mnie przyjdzie. Piłeczko. Cześć. Siema. Pranie nam tutaj służy dzisiaj, bo wczoraj tak na szybko tutaj powiesiłam, stwierdziłam, że będzie szybciej chyba. Mniej pognieciane, bo tu Pawłowi koszulę nie prasowałam. Właśnie nie chciałam prasować, dlatego powiesiłam mokre. Brałam mu wczoraj w nocy. No i dobra, wszystko już w sumie to tak zostawiam. Nie będę się dzisiaj tym zajmować, bo to szkoda czasu. Biorę kawę, chodź Wadziuś na górę. Idę sobie suszyć włosy, pomalować. Nie, płatki nie, mleko na drogę to nie jest dobry pomysł. Już nieraz się o tym przekonaliśmy. I mleka przed podróżą dzieciaki nie dostają, ani żadnych produktów mlecznych. Będą kanapki. Słucham? Zaraz zobaczymy. Idę, przygotuję, albo właściwie może zniosę te rzeczy, które są już gotowe do spakowania, bo mam listę, z której tylko sobie odhaczam rzeczy, które już mam na pewno i które są już na pewno wysłane do samochodu, żeby o niczym nie zapomnieć, to właśnie chyba sobie to zacznę znosić na dół, a potem Paweł będzie sobie to rzucał już do fury. Kończę na razie i zaraz się pokażę, jak już będę trochę lepiej wyglądać, może nie? Dobra, ja już jestem gotowa, jakby sama ja jestem gotowa. Dzieci ubrane, teraz wypadałoby ogarnąć ten. No nie wiem, jak to powiedzieć. Bo popajzy wszędzie, to jedzenie jest wszędzie po prostu. Ja i Bo tak. jeszcze babcia nie No kupiła. właśnie babcia wczoraj im dała dużo tłuszczu, w ogóle nawet mi się nie chce patrzeć ten kot, jest strasznie. Idę, tam leżą bułki, które miałam zamiar im przygotować na drogę. Widziałeś te komentarze tych wszystkich świętych i dietetyków pod tym, co kupiliśmy? Nie, nie widziałam, Wcale ale nie to za. kupowaliśmy takiej Jusy. Nie, ale zawsze się tacy znajdą, co to zawsze, nie wiem. Ja nie. Wie, tylko Ale się dziwię. spytałem, czym konkretnie ten olej Nie, nie palmowy powiedzą i ci. Akurat co myślę, że tam nie było? znajdą. No Nie już nie wiem co, wszystko jedno. wiem. Wszystko jedno. W każdym razie, no chciałabym właśnie, żeby wszyscy tak zdrowo się odżywiali, znaczy zdrowo i z głową, jak my to robimy, to by było Jak naprawdę można super. wywnioskować z komentarzy? Ale dobra. Co ja chciałam powiedzieć, bo się wytam. Nie, ja no w ogóle na komentarze nie patrzę, nie mam czasu na to, nie mam w ogóle nerwów. Tak jak mówiłam, będę ci zrzucać rzeczy na ganek, chociaż A ja je ciężkie są, to nie, będę może ty je sam zrzuć z góry na dół, a. z kolegą Władysławem układał tam. Tak? A kolega Władysław zaraz śniadanie musi zjeść. Tylko nie jedz mleka, Władek. Nie ma Nie jedz opcji. płatków, dobra? Żeby nie było po drodze, wiesz, rozmowy z niedźwiedziem. No. Ja nie wiem, Weź za się dużo mamy objęcia. tych w ogóle tych rzeczy, ale dobra, trochę na drogę im będzie potrzeba, więc. Tu jest jeszcze jedna torba No od babci. wiem. Wszędzie są torby z różnymi rzeczami, No ale a na dobra, to dole w są takie lodówce rzeczy, też są które rzeczy, mogą nie? nawet w samochodzie zostać i one będą Na sobie dole, czekały. tak, na dole w lodówce też są rzeczy, o których Tam trzeba pamiętać, jest nie? tyle. No No właśnie. bo tu się już nie mieściło. Dobra, to weź no przyspiesz, bo chciałam łazienkę spakować, a tam jeszcze kosmetyki Ale są, z czym mam których. przyspieszyć? No ogarnij się tak, że mogę łazienkę całą już No to spakować, bo ja już mam się czekam. umyć tak na gotowo? Aha, bo ty chcesz to zrobić po opakowaniu do No, samochodu. No przecież to to. zaraz się wiesz. No to jest Ugotuję na dobrze, ale zewnątrz, to jeszcze jest mam na podwórku do wszystko zrobienia najlepsza inne droga, rzeczy. żeby o czymś zapomnieć, wiesz o tym, nie? Tak. No. No to w takim razie nie wiem, no to już jak uważasz. To w takim razie te rzeczy z góry sam znieś, bo te, które są w torbach, to już możesz znosić, są ciężkie. Dobrze, ja tu sobie koktajl muszę zrobić, bo mam ochotę na taki zimny. No. Mogę ci, Władek, banana skroić Co, jednego? spakowany jesteś, gościu? Dobra, a wiesz co, tą hulajnogę byś schował, bo jak babcia będzie jeździła miniakiem, to żeby jej tu nie przeszkadzała, dobra? Widziałeś, gdzie range'a wstawiłem? No. Stąd widziałeś? Spoko. Chodź zobaczysz, jak się zmieścił. A mama już wystawiła coś do spakowania z góry? Jeszcze nie. Przypomnij mi, żebyśmy Ugryziowi jeszcze dali jeść przed wyjazdem, dobra? Żeby już babcia nie musiała schodzić. Słucham? Zabieramy deskę. Dobrze, zaraz się tym zajmiemy.
Zaraz się tym zajmiemy. Sekunda. Chyba, że już teraz można. Dobrze, dobrze. O, dobra, chyba się otworzy tutaj. Dobra, ale najpierw wiecie co? Muszę zrobić tu porządek z samochodami i ustawić Toyotę w lepszej pozycji do pakowania, dobra? Słucham? Tam to chyba BMW pójdzie. No właśnie, otarł się, ale coś się otarło, ale na szczęście nic wielkiego. Dobra. No to będziemy cię gonić. No dobrze. Ale ja tu tylko jadę na chwilę dosłownie do tyłu. O, czekajcie. Tu jest hipster. Tata poszedł chyba już pakować, przestawiać auta, nie? Tak, Toyota był. No Toyota była tam dalej, do tyłu, a potem BMW wstawiła tam, gdzie Rejstał, a teraz Rejstał tam, gdzie. Okej, okay. No to teraz jadacie śniadanie. Pijemy żebyście wodę. Byli najedzeni z grubsza. Czekaj, bo mi tak tą lewą ręką ciężko. To moja? Mhm. Jak naleję ci? Dziękuję. Proszę bardzo. No to jemy i działamy dalej, nie? No. No i dobra, teraz się feng shui zgadza. No teraz proszę Państwa, zaczynamy proces ustawiania tego wszystkiego w samochodzie. Zobaczycie, że uda się to. Nie będzie tutaj tak luzem jechało. W zeszłym roku nam się udało, więc w tym roku też musi się udać. Jak się okazało, sporo miejsca jest jeszcze pod fotelami, a w zasadzie pod tą ławką trzeba by chyba nazwać. Tu już dzieciaki widzę powoli znoszą swoje konieczne do zabrania rzeczy. O, w tym roku zobaczcie, będą trzy siatki do łapania ryb i nie tylko. O, no więc tak to wygląda. Część rzeczy stoi już tutaj, część u góry jeszcze w domu. Cześć, już. Nie oblizuj mnie tylko, proszę cię. Samochód jeszcze nie jest gotowy, bo wszystko leży tak w sumie. Nie lisz mnie, proszę cię, niuniono. A gdzie? A tata się tak, ale to będzie wam wydzielane, po prostu limitowane, a nie, wiesz, ile dusza zapragnie. No dobra. W tej okazji chciałam bardzo podziękować za te wszystkie komentarze, które nas ostrzegają właściwie przed wybieraniem jakiejś alternatywnej drogi przez Słowenię. Piszecie w większości, że nie ma to sensu i że no generalnie tak jak spodziewałam się, że ta droga jest gorsza i po prostu no nie ma sensu tam 200 zł chyba oszczędzać na takie kombinowanie, no bo będziemy prawdopodobnie narzekać pewnie po tym opisie, który sama przedstawiłam, czego się bałam. Niektórzy od razu, którzy przerobili ten temat, no właśnie ci pewnie napisali nam, że to jest zły kierunek i żebyśmy nie szli w tą stronę. Ja bardzo dziękuję za takie komentarze, bo takie są najcenniejsze. To o wiele wyjaśnię, jeszcze nie mówiłam Pawłowi, ale myślę właśnie, że po prostu pojedziemy tak jak ostatnio najprostszą drogą, czyli przez najprostszą dla nas Czechy, Austrię, Słowenię jednak i Chorwację. Prawdopodobnie gdzieś tam na północy Chorwacji sobie zboczymy na magistralę, znaczy na północy, nie wiem dokładnie w którym miejscu, pewnie w tym Senji, jak to my mówimy czasem, ale to się pewnie jeszcze okaże i będziemy o tym mówić w osobnych filmach. Telefon. Nie, właśnie to możemy to wyrzucić. Samochód się przygotowuje, tutaj sporo Paweł będzie jeszcze układał na pewno.
W to to się już nie mieszam. Ja przygotowałam z grubsza dzieci nas wszystkich ubrania, w sensie rzeczy, kosmetyki, które trzeba zabrać. A dalej w samochodzie to już tutaj Paweł zarządza. Wiecie co, tą foczkę tam stąd zabrała, bo ona się tu ubrudzi na podłodze. No jest tego tematu wszędzie poupychane. No i dobrze. Co tam, Klara? Pachnie albo. Klara, używaj jakichś takich bardziej cenzuralnych słów, poproszę. Kupą może po prostu, tak? Kupa. No. Ale weź na to kupę z tobą. Dobra, będziesz śniadanie. Dobra, idę sprawdzić, jak Władkowi idzie jedzenie śniadania, bo tylko on nam został z niezjedzonym śniadaniem. Dobra, wydaje się, że jesteśmy na prawie ostatniej prostej. Trzeba wynoszenie już teraz do samochodu. Paweł się tutaj wziął już konkretnie, czyli w zasadzie wszystko jest na dole. To chyba na razie zostawię, bo to są i tak rzeczy, które będziemy pewnie mieli do zjedzenia pod ręką. Czekajcie. Połóż, żeby się nie stłukło. Połóżcie to. Zaczyna nam się tutaj sytuacja krystalizować. Sprawdzili, czy sporo do wrzucenia, ale jakby cała zagwozdka polega na tym, żeby tak to zapakować, żeby potem łatwo było się tutaj położyć z tyłu spać, znaczy jak przyjdzie czas na spanie. Sporo z tych rzeczy to zostanie nawet na czas mieszkania tam. Nie? Tak, nie będziemy wszystkiego wynosić oraz. Myślę, że tak. Chodzi tylko o to, żeby tutaj była przestrzeń w miarę łatwa do uprzątnięcia przed spaniem, żeby dało się coś tam zawiesić na fotelach albo coś w tym rodzaju, nie? No dobra. To ja na tym chyba kończę tę część przygotowań. Dobra. I w następnym filmie to już się widzimy w jakichś może konkretach związanych rzeczywiście z wyjazdem, co nie? Popatrzcie na mnie, hej! Spójrzcie tu na mnie. Teraz jeszcze tata się odwróci. Czekaj, ale tak cię nie widzę, Matylda, w ogóle. Czekajcie, bo tata się musi wynurzyć. No. Patrzcie się tu. Czekaj. Ja to jeszcze w okularach mogę wystąpić. Och. No to dawaj, bo już czekamy. To będzie fotka na miniaturę? Tak. Tu się patrzeć. Jest. No wszyscy się patrzą na ciebie zamiast na... Dobra. Dobrze. Jest wszystko. Tu kończymy. I działamy dalej. I następny film to mam nadzieję, że będzie już film z tego momentu, jak ruszamy. Aha. No, to dzięki.